Duplikat w rodzinie. Wyobraź sobie, że twoi przyjaciele po kolei zostają usunięci z twojego życia i zastępują ich dokładne kopie, duplikaty. Choć są identyczni i zachowują się w taki sam sposób, jesteś przekonany, że nie są twoimi bliskimi, że są duplikatami. Kiedy większość ludzi w takiej sytuacji popadłoby w paranoję, istnieją osoby, które doświadczają takiego stanu każdego dnia, bez lęku, zastanawiając się tylko dlaczego. Tak wygląda życie ludzi dotkniętych syndromem Capgras. Osoba mająca syndrom Capgras cierpi na złudzenie, że jeden lub więcej jego bliskich przyjaciół lub członków rodziny zostało zastąpionych dokładnymi duplikatami. Osoby takie nie mogą się pozbyć tego uczucia, pomimo pełnego zdrowia umysłowego. W takich przypadkach dotknięta tym osoba często wierzy, iż sama w całości lub w części jest duplikatem. W przeciwieństwie do paranoi oczekiwanej w takim stanie, pacjenci nie potrafią sobie wytłumaczyć, dlaczego ktoś zastąpił ich ukochane osoby. Te dziwne zaburzenia percepcji zostały nazwane syndromem Capgras od francuskiego psychiatry Jeana-Marie-Josepha Capgras, który opisał przypadek pani M w 1923 roku. Kobieta upierała się, że identycznie wyglądające osoby zajęły miejsce jej bliskich. Później jej złudzenie rozszerzyło się, obejmując sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Pani M miała także wrażenie, że każdy duplikat regularnie zostaje zastąpiony kolejnym, nowym. Ostatecznie sądziła ona, że miała ponad 80 mężów. Ludzie cierpiący na zespół Capgras mogą z czasem zwątpić we własną tożsamość, na przykład po zobaczeniu swojego odbicia w lustrze. Pewien mężczyzna, widząc swoje odbicie w lustrze, szczypał się w ramię. Zastanawiał się wówczas, czy odbicie widoczne w lustrze i on są tą samą osobą. Była również kobieta, która wpadała we wściekłą zazdrość za każdym razem, gdy widziała swoje własne odbicie. Kobieta miała wrażenie, że widzi nie siebie, ale inną kobietę próbującą odbić jej męża. Przypadek był na tyle poważny, że jej mąż musiał pozakrywać w domu wszelkie przedmioty, które mogły odbijać twarz kobiety. Co ciekawe, kobieta nie miała takich dolegliwości, gdy robiła sobie makijaż, patrząc wówczas w małe kosmetyczne lusterko. Problemy nasilały się, gdy spoglądała w duże lustra, w których mogła obserwować całą swoją twarz. Kobieta została ostatecznie wyleczona z obsesji przez jej lekarza, który stopniowo podczas terapii wręczał kobiecie coraz większe lustra, tak iż ostatecznie paranoja ustąpiła, gdy ta przeglądała się nawet w lustrze salonowym. W niektórych przypadkach osoby chore na syndrom Capgras zamiast duplikatów ludzi widzą duplikaty obiektów czy zwierząt. Pewien lekarz opisywał pacjenta, który wierzył, że jego pudel został zastąpiony identycznie wyglądającym psem. Inny pacjent z kolei uważał, że nocą coś zamieniało jego buty i osobiste przedmioty na duplikaty. Złudzenie Capgras zawsze dotykało jednego ze zmysłów. Najczęściej był to zmysł wzroku. Na przykład osoba z łatwością rozpoznawała głos żony w telefonie, lecz widząc ją miała wrażenie, że to nie żona, a szwagierka. Istniały również przypadki osób niewidomych, mających wrażenie, że głosy bliskich pochodzą od ich duplikatów. Podczas gdy nie są znane szczegóły dotyczące zespołu Capgras, uważa się, że jest on związany ze zmianami w mózgu, związanymi np. z epilepsją, traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa itp. Istnieje również zwiększone ryzyko zachorowania na schizofrenię u osób z syndromem Capgras. Co ciekawe, najwyższy współczynnik zachorowań na to uwarunkowanie występuje w Nowej Zelandii wśród Maorysów. Naukowcy próbowali powiązać syndrom Capgras z prosopagnozją, czyli uwarunkowaniem, w którym ludzie nie są w stanie rozpoznać twarzy bliskich. Poprzez pomiar elektrycznego oporu skóry naukowcy mogli wykryć, kiedy dana osoba doświadcza emocji. Pacjenci cierpiący na prosopagnozję pokazują emocjonalną reakcję na znajome twarze, choć nie doświadczają uczucia ich znajomości. U pacjentów z syndromem Capgras nie było żadnej reakcji. Test ten potwierdził, że syndrom Capgras to choroba umysłowa, ponieważ ośrodek mózgu podświadomie zareagowałby nawet przy osłabionej percepcji. Źródło: DameInteresting.com. Tłumaczenie: Euryseed, paranormalne.pl. Czytał: Ivelios. Artykuł ukazał się na www.paranormalium.pl w lutym 2007 roku.